Witam Was w 6. odcinku Final Fantasy 1. Zapraszam do oglądania. W tym odcinku zwiedzimy krainę smoków i udamy się jeszcze do starej cytadeli. Jesteśmy w mieście Gaida. Tu za dużo nie kupimy, więc tylko się prześpimy, parę przedmiotów i ruszamy w dalszą drogę. No, już jesteśmy gotowi i ruszamy w stronę starej cytadeli, żeby zdobyć pewien artefakt i potem z tym artefaktem udajemy się do krainy smoków. Ale po kolei. Wpierw cytadela. Tu niestety spory kawałek jest, żeby do tej cytadeli dojść. Tam niestety nie ma gdzie wylądować. Więc spory spacerek nas czeka. Ale jeszcze wam pokażę na mapie, gdzie uda się do tej cytadeli. Tu się właśnie znajdujemy. A cytadela jest właśnie w tym małym kółeczku od nas na południe. No, to
to idziemy. I jesteśmy przed tą cytadelą, co mówiłem wcześniej. Rozmawiamy z tutejszym mędrcem i ruszamy w poszukiwaniu artefaktu. Tu niestety jest trochę jebania. Łatwo tu się zgubić. Sporo korytarzy. Pełno teleportów. Ale spokojnie wam pokażę, jak to zrobić po kolei.
Thank you.
No, i artefakt już mamy. Możemy teraz ruszać do Krainy Smoków. Wpierw mini bossik, zombie smok i jesteśmy wolni. I jesteśmy w Krainie Smoków. Tutaj się oni mieszczą na takich małych wyspach. Jest 5 dziur i do każdej musimy zajrzeć. Właściwie nawet nie musimy, tylko musimy pogadać z tym słynnym Bahamutem. On nas mocni. I tyle. No, jesteśmy w głównej siedzibie. Spory korytarz mają. Pełno mieczy tu leży. Ładnie nad pokładami. Tu pełno czerwonych smoków. I jest słynny Bahamut. Czekaj, z nimi pogawędzimy. Rzuć się na nas taki czar, że nas bardzo wzmocni. No. Każdy nowy zawód dostał. Teraz jestem rycerzem. Lepszym czerwonym magiem. Arcy czarnym magiem. I mistrz sztuk walki. I jeszcze chciałem dodać, udamy się jeszcze w jedno takie małe miejsce na pustynię. Potem cofniemy się do miasta Gaila i skończymy na tym odcinku. Tu się widzicie, znajduje ta pustynia, tak jak na mapie pokazywałem. Idziemy tu do namiotu, kupujemy ten specjalny przedmiot. I tak jak mówiłem wcześniej, cofamy się do miasta Gaila. Idziemy tam do najbliższego jeziora. I rozmawiamy z wróżką. I to będzie już koniec.
Jesteśmy w tym mieście Gaila. Wypuszczamy wróżkę. Ona płynie tutaj do najbliższego jeziora. Idziemy za nią. Rozmawiamy.